Śmierć nie wpłynęła dobrze na twoją pamięć. Kohorn nie żyje, zginął właśnie pod Brenną. Czujny jesteś. Nie dałeś się nabrać. Bo jestem z Burej Chorągwi. Może i biłeś się pod Brenną. To było dawno. Mogłem cię nie zapamiętać. Ale pod Vergen to co innego. Nie odpowiadam za stan twojej pamięci. Masz rację. Po śmierci pamięć szwankuje. Wstyd się przyznać, ale zapomniałem, kto dowodził armiami Kedwen i Edirn w bitwie pod Vergen. A to był najważniejszy dzień w moim życiu. Ostatni. Bądź tak dobry i przypomnij mi. Seldkirk po stronie Edirn i Vandergrift po naszej stronie. Dobrze, nie każdy o tym wie. Co po niektórzy myślą, że dowodzili królowie albo czarodzieje. Uwierzyłeś mi wreszcie? Uwierzę ci, kiedy mi wyjaśnisz, jak udało ci się przeżyć masakrę pod Vergen. Większość Bury zginęła, a niedobitki wycofały się na południe. Ogień odciął nam drogę powrotną. Wpadliśmy w łapy Biggerhorna. Znam tego tchórzliwego sukinsyna. Udowodniłeś, żeś służył w Burej Chorągwi. Mogę zabrać sztandar? Dlaczego ci tak na nim zależy? Dzięki niemu mogę zdjąć klątwę. Nie obchodzą mnie żadne klątwy. Ta powinna, bo wstrzymuje armię króla Henselta. Jednorożec powrócił? Stoi u wrót Vergen. Dzięki tobie może pomścić Burą Chorągiew. Sztandar leży w sarkofagu. Weź go. Jest tam też miecz pułkownika Gondora. Może ci się przydać. Dziękuję. Gdzie zostawiłeś swojego konia? Tu w ogóle nie ma koni. Racja. Napiłbym się z druhem spod Brenny, ale jestem tylko duchem i nie przyswajam gorzały. Powiem ci, że tego mi po śmierci najbardziej brakuje. Pilnuj tego sztandaru. Nie wypuściłem go z ręki, nawet jak mnie usiekli.
To ciało jest w stanie całkowitego rozkładu. 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 Come on!
Witaj. Miła, wierzysz tej dziewczynie? Saski? Nie, ale wierzę Jorvetowi, a on jej ufa. Wiesz, wydaje mi się, że nie wyjdziemy z tego cało. Liczyliśmy się z tym od samego początku. Rozchmurz się, głuptasie. Wkrótce nadejdzie burza, lecz póki co korzystajmy z pogody. Pozdrawiam. Pozdrawiam. A wam jak się widzi, świętobliwy mężu? Pani Saskia ma poparcie bogów, jak twierdzi? Bogom zawsze niemiła jest rewolta i burzenie przyrodzonego porządku. Oj, przyznajcie, nie w smak wam baba na czele armii czarodziejki w jej świcie. Każde dziecko wie, że czarodziejki to ateuszki, rozwiązłe i podstępne. Ojciec, ostawcie je, piknie proszę. Chcą za nas walczyć, niech walczą. Na co zaglądać im pod pierzynę? Pierwszy raz w dziejach czarodziejki robią coś bezinteresownie. Nie dla własnej korzyści? Nie chcę mi się w to wierzyć. Saskia im wierzy. Omotały ją czarami! Saskia!